tvpodkarpacie.pl. Meczem z Polonią Bytom drużyna Ciarko PBS zakończyła rywalizację w ramach pierwszej i drugiej rundy sezonu zasadniczego. W tym czasie Sanoczanie rozegrali 16 spotkań, notując 10 zwycięstw i 6 porażek. Podopieczni Tomasza Demkowicza strzelili 65 goli, tracąc 40. Po tym etapie hokeiści z Grodu Grzegorza zostali sklasyfikowani na czwartym miejscu z dorobkiem 30 punktów. Jak osiągnięty przez zespół wynik ocenia zarząd klubu? Uznajemy to za duży sukces tej drużyny budowanej od nowa, od początku, zbudowanej z chłopaków, którzy ze sobą w niewielkim stopniu, co niektórzy mieli do czynienia, cała reszta to jednak zlepek sobie zawodników obcych, a mimo wszystko czwarte miejsce premiowane startem w pucharze, co było dla nas najważniejsze, jest osiągnięte. Trzeba pamiętać o tym, że owszem, rundy były nierówne. Pierwsza była rewelacyjna, druga była przeciętna. Można w niektórych meczach powiedzieć, że nawet słaba. Natomiast tak nie można analizować występu w lidze. No, po to ktoś wymyślił, że tych rund ma być 6 i potem każdy wie, z jakiego miejsca przystępuje do playoffów. Nie zapominajmy jednej podstawowej rzeczy. Podsumowujemy coś, co mówi o tym, że jesteśmy w tym pucharze, czyli w czwórce jesteśmy. A chętnych moim, w takiej naszej wyliczance przed sezonem, chętnych było 6. Wiemy, już dzisiaj odpadła Oświęcimska Unia, która naprawdę pokazuje w tej chwili, że po pewnej przebudowie, po pewnej reorganizacji personalnej wygląda lepiej. Gdyby grali w taki sam sposób, jak teraz grają od początku sezonu, to przypuszczam, że byliby dużo bliżej tej czwórki. Natomiast no, my byliśmy od nich lepsi i mega niespodzianka, zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz Polski, Jastrzębie, też ich nie ma w czwórce, więc pytam trochę retorycznie, jak mają się czuć oni, skoro my mamy czuć jakiś niedosyt, niezadowolenie, czy co mają powiedzieć oni? Moim zdaniem na pewno jest nad czym pracować. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, bo wiele rzeczy jeszcze nie funkcjonuje, wiele rzeczy jest niesynchronizowanych w takim stopniu, jakby wszystkich to zadowalało. Widać, że potencjał w tej drużynie jest. Niektóre mecze trochę uciekają między palcami przez niewykorzystane sytuacje, przez niewykorzystane okresy przewagi. Nad tym wszystkim trzeba pracować. Natomiast jest jedna podstawowa sprawa. No to jest naprawdę zbudowana drużyna dosłownie no niedawno. I niepozwolenie tej drużynie grania w takiej otoczce spokoju nie będzie do niczego dobrego prowadzić. Jak my tej drużynie nie damy kredytu zaufania i nie kredytu zaufania na 1, 2, 3 mecze, a po nich jak się coś wydarzy, to następuje fala krytyki, to jest po prostu sport. To jest... Tu w ogóle Jastrzębie pokazuje jeszcze inną prawidłowość, że to jest tylko sport i aż sport. Można budować drużynę od 3 lat, i można jej nie mieć. Można przecież trzon zespołu w Jastrzębiu to był właśnie jeden z najmocniejszych wariantów, że oni mają swój ułożony skład, grają podobnym składem od 3 sezonów i oni są prawie skazani na sukces. Dzisiaj się okazuje, że wcale nie tak, że to nie jest, owszem, jest to fajny, ważny czynnik, natomiast nie jedyny. I my wszyscy, podsumowując to, musimy o tym pamiętać. Ja wiem, że kibic to jest zawsze taki organizm, który chciałby jak najlepiej, chciałby samych sukcesów, samych dobrych meczy. Natomiast tak się nie da. No, liga jest oszacowana na 40 kilka spotkań w sezonie zasadniczym i się nie da tylko wygrywać. Nie ma w żadnej lidze takiej sytuacji, że ktoś tylko wygrywa. Więc jeżeli podzielimy sobie te cele, priorytety sportowe na rzeczy, które powinniśmy osiągnąć, to rozliczajmy tą drużynę i ludzi związanych z tą drużyną, i zawodników, i trenerów, i nas jako zarząd. Rozliczajmy z rzeczy dokonanych. Dla mnie na dzień dzisiejszy rzeczą dokonaną jest fakt, że jesteśmy w czwórce i jesteśmy w Pucharze Polski. Taki był cel przed drużyną na pierwsze dwie rundy.
przetasowania, jeśli chodzi o skład personalny, nie ominęły praktycznie żadnej drużyny, czy to jeśli chodzi o sztab trenerski, czy to jeśli chodzi o zawodników, nie ominęły te roszady także zespołu z Sanoka. Tak, przy czym uważam, że o ile w Oświęcimiu, czy tak jak teraz widzimy w jeszcze większym stopniu w Jastrzębiu, są to naprawdę roszady, to my wyszliśmy z założenia, że na tyle dobrze ten organizm funkcjonuje, na tyle jest perspektywiczny, obiecujący, że byłoby dużym błędem robić tutaj jakieś bardzo gruntowne zmiany. Zrobiliśmy te ruchy nie po to, żeby w jakiś sposób rozbijać to, co udało się stworzyć wcześniej, tylko jakby dopieścić, jakby doprecyzować, doregulować ten organizm, którym jest ta drużyna zbudowana, bo cały czas uważamy, że takiego jeszcze doregulowania tej drużynie brakuje, ale ono wynika nie z samych braków personalnych na niektórych pozycjach, chociaż tu muszę powiedzieć, bardzo chętnie chciałbym wzmocnić jeszcze defensywę naszą. Natomiast ta drużyna, żeby ją doregulować, uważam, potrzebuje na tą chwilę głównie spokoju. Głównie naprawdę spokoju, bo proszę zauważyć, że przez to, że zmienialiśmy niektórych, tak jak wymieniłem, w tej drużynie. Po drugie, rozmawialiśmy bardzo często z trenerami, sugerowaliśmy sami, żeby, jak to jest możliwe, żeby poszukali różnych zestawień, różnych rozwiązań, co mogłoby być optymalne, i to robiono. W pewnych kręgach się słyszy, że to się nawet za złe stawia trenerom. Ja się z tym nie zgadzam, bo jeżeli robilibyśmy jak trener Jańczuszka na przykład, który nie zmieniał w zasadzie nic w zestawieniach, grał jak miał wszystkich zdrowych i bez wykluczeń, grał stale tym samym od samego początku, to my po tym krótkim okresie czasu nie wiedzielibyśmy, czy to, że nie zmieniamy nic, jest dobre, czy ewentualnie ktoś mógłby zagrać w innym miejscu z większą efektywnością dla drużyny. Ale to ma swoją cenę. To powoduje to, że ta drużyna praktycznie nie zagrała 3 meczy pod rząd, w tym samym zestawieniu. Do tego jeszcze doszły w międzyczasie kontuzje, bo Magbot był kontuzjowany, Klos był kontuzjowany. W tej chwili mamy kwestię Fedoruka, więc trochę tak nieszczęśliwie się składa, że jeszcze kontuzje powodują ten brak takiej pełnej stabilności, bo ja jestem przekonany, że jeżeli ci chłopcy zagrają 10-15 meczy w miarę w podobnym zestawieniu, w tych ukrystalizowanych piątkach, to będą zupełnie inaczej wyglądać. Rudolf Rochaczek pokazuje od wielu lat, że ten sezon, ten pierwszy etap rozgrywek tak naprawdę nie liczy się w perspektywie właśnie tego najważniejszego etapu, czyli playoffów. To tam mamy się przygotowywać, więc może właśnie warto teraz poświęcić ten czas na te roszady, aby później skrystalizować skład i scementować drużynę. Trener Rochaczek, jakby ja się z tym zgadzam oczywiście, ale swoją postawą swojej drużyny w tym momencie jakby zaprzeczał temu, bo jest wiceliderem i no może już po wczorajszej kolejce nie, ale cały poprzedni sezon to tak, idealny przykład. Jak najbardziej, mało tego, nie tylko poprzedni sezon. Były sezony, kiedy dominowali od początku ligi, ale tak, natomiast to nie jest jakaś tam szczególna sytuacja w przypadku Krakowi czy trenera Rochaczka. Proszę zwrócić uwagę, że w tych takich naprawdę dobrych, prawdziwych ligach, ja pamiętam kilka sezonów temu w NHL, drużyna Tampa Bay zdobywa Puchar Stanleya startując z 8 miejsca. To się też często zdarza w Europie, w dobrych ligach, w DL-u. Nie mówię, że non-stop nagminnie, ale to nie jest żadne nowo. Krakowia też, tak jak tu rozmawiamy, że w tamtym sezonie wystartowała z 4 miejsca, mało tego. Przecież sami wszyscy wiemy, jak nieduży niuans zadecydował o tym, że to Krakowia później była w dalszej grze, a nie Katowice. I co można by było powiedzieć? Drużyna, która minimalnie awansuje dalej w konfrontacji z drużyną 4-5 i jest potem mistrzem Polski, a mogłoby jej nie być, mogłaby grać od 5-8. Więc tak, to jest piękno tej dyscypliny, bo w piłce nożnej tego nie będzie. W piłce nożnej, jak stracimy 4, 5, 6 meczy już na początku, to nawet jak na jesień, na wiosnę będziemy grali rewelacyjnie, to nam tych punktów może braknąć i o mistrzostwie można zapomnieć. W hokeju rzeczywiście jest, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział. I to też jest poniekąd taki element, na który powinni kibice zwrócić uwagę, że
że niczym dobrym nie jest dla tej drużyny takie ciągłe szarpanie, wystawianie jej na świecznik, na podpręgierz opinii publicznej. Przecież my wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tu nie jest idealnie, że to nie jest twór już praktycznie z tytułem mistrza Polski. Natomiast jest to drużyna z bardzo dużym potencjałem. Po tych zawirowaniach, gdzie jeszcze całkiem niedawno, bo w maju, jak przychodziłem do klubu, mówiło się o tym, że może klubu nie być w ogóle, że trzeba będzie ogłosić upadłość. Dzisiaj ten hokej mamy, mało tego, nie mamy go na poziomie Polonii Bytom czy nawet Podhala, ze względu na problemy finansowe, a takie mogłyby by mieć miejsce, tylko jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Więc trochę w niektórych sytuacjach proszę, czy apeluję, czy jakby to nie nazwać, o takie chłodne, zdroworozsądkowe podejście. Ja wiem, że na trybunach w dużej większości jest mnóstwo zdrowo patrzących na to kibiców. Natomiast ja tu mówię trochę o tej opcji ludzi, którzy może czasami się nawet nie zastanowią do końca, z czego coś wynika, tylko łatwo przejść do internetu, usiąść, na klawiaturze wystukać. Ja wiem, na przykład osobiście wiem, że niektórzy zawodnicy w klubie, bo mówili mi o tym, wiedzą, że to jest tylko internet i że to jest tylko takie wpisy, natomiast bolą ich często te rzeczy, że aż tak skrajnie się ich ocenia, co najmniej z opisów wynika, jakbyśmy byli na miejscu Bytomia z 6 punktami, regularnie przegrywali wszystko, co i takie rzeczy na początku sezonu, jak rozmawialiśmy w gabinetach różnych ludzi, i takie rzeczy wchodziły w grę, bo wystarczyłoby, że finansowo poukładałoby się to inaczej i tak byśmy pewnie musieli grać. Panie prezesie, już wracając do tych 16 spotkań, która może na początku wygrana cieszyła pana najbardziej, a która przegrana bolała najbardziej? Zdecydowanie najbardziej w ogóle z tych dwóch rund jestem zauroczony meczem pierwszym w Oświęcimiu. Powiem, że praktycznie w takim sportowym wymiarze tak dumny jak wtedy to nie czułem się jeszcze nigdy, bo myśmy tam nie tyle, że wygrali 7-0. Myśmy zdemolowali tę Unię i fizycznie na lodzie, i mentalnie, i pokazaliśmy, że jesteśmy, tu byłem strasznie zaskoczony, że aż tyle dobrego już w pierwszym meczu można po tej drużynie świeżo zebranej zobaczyć, bo ja nie zapomnę sytuacji tego typu, że na przykład obrońca traci krążek po jakimś tam bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem, i ten przeciwnik ma wrażenie, że już pojedzie z akcją, bo ograł obrońcę, a tam jest od razu nasz napastnik. Takiej asekuracji na lodzie było multum, to prawie każdy każdego asekurował. To aż było ciężko w to uwierzyć, że tak chłopcy są w stanie jako zlepek na świeżo, tak mądrze, tak fajnie zespołowo, drużynowo grać. Natomiast co do najgorszego, przypuszczam, że tu jakoś szczególnie oryginalny nie będę, chociaż do kilku innych meczy miałem podobno dużo zastrzeżeń, natomiast najbardziej bolała ta porażka w Krynicy. Bolała dlatego, że nie zasługiwaliśmy na nią, to po pierwsze, zagraliśmy fatalnie w pierwszej tercji, zagrał słabo nasz bramkarz, który jest mimo wszystko naszą podporą. Nie wyszedł on generalnie całej drużynie, natomiast a zwłaszcza mówimy tu o pierwszej tercji, bo potem to się... Natomiast bolało w dużej mierze to, że jednak to poszło w eter, w Polskę, że to się oglądało w telewizji i to był taki największy zgrzyt. Wspomniał pan o tym, że drużyna bardzo potrzebuje spokoju. Ten brak spokoju z pewnością nie będzie służył drużynie Sanoka, natomiast tak jak chyba w każdym sporcie profesjonalnym, nie służą też te sprawy nazywane ogólnie tematami poza lodowiskiem, poza areną sportową. Czy kibice powinni, nie wiem, czuć jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie, jeśli chodzi o profesjonalne podejście niektórych zawodników? Nie sądzę. Sportowcy są, jak wiadomo, to nie są jakieś potulne baranki i zwłaszcza przyjezdni, którzy nie ma co ukrywać, traktują Polskę w ogóle jako kraj hokejowy. Sanok mimo wszystko jest niewielkim miastem na tej mapie Polski.
jakby potrzebują takiej odskoczni, takiego odreagowania. Natomiast nie podlega najmniejszej dyskusji, zresztą na tym polegało to nasze spotkanie podsumowujące te dwie rundy. Do nas dotarły te informacje. My to staramy się na ile to możliwe monitorować, no nie wchodzimy tam nikomu do mieszkań, do... Natomiast jeżeli ktoś już wychodzi na zewnątrz, wchodzi do jakiegoś klubu sanockiego, mówię o klubach nocnych czy tam powiedzmy rozrywkowych, to mówimy o tym, że w tych klubach nikt im nie zabrania przebywać, natomiast to musi zachowywać pewne szablony, pewne normy. To są godziny, w których nie powinni przebywać w tych lokalach, zwłaszcza przed meczami. To są ewentualnie alkohol spożywany. I tutaj, żeby było wszystko jasne, myśmy to przyjęli do siebie, zdiagnozowali i wyciągnęli konsekwencje. Nie ma potrzeby w tej chwili mówić o personalnie co do kogo, natomiast zapewniam, że są zawodnicy, którzy dostali poważne upomnienia, ostrzeżenia, a są też zawodnicy, którzy otrzymali kary finansowe. Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo to byłby jeden z elementów jakby wplatający w tą drużynę znowu jakiś element pretensji, niedopowiedzeń, niedomówień. My spotkaliśmy się z tymi zawodnikami, spytaliśmy ich, co oni o tym sądzą, bo my mamy swoje zdanie. Zgodzili się z tym, że w niektórych sytuacjach przesadzili, przeprosili. Myślę, że na tą chwilę zarząd na tyle tą rękę trzyma na pulsie, że taka interwencja powinna być wystarczająca. Jeżeli ona okaże się mało skuteczna, to nie ukrywam, że nikt nie ma pewnego miejsca w drużynie, jeżeli będzie pozwalał sobie na wiele różnych skrajnych rzeczy w trybie prowadzenia się sportowego. To nie podlega żadnej dyskusji. Panie prezesie, kiedy możemy spodziewać się transferów? Czy to najbliższe tygodnie, może dni? Cały czas mówi się o tym, że krynicka drużyna może się rozpaść, ona się jednak nie rozpada, więc na zewnątrz też rozglądamy się cały czas, natomiast wszyscy wiemy, że mamy limit obcokrajowców wykorzystany. Więc nie ukrywam, że przyjaźniej dla budżetu klubu i lepiej dla nas byłoby, gdyby wśród tych naszych zainteresowanych lub chętnych do przyjścia byliby to jednak jacyś polscy zawodnicy. Wiemy, że ilość tych zawodników na rynku jest ograniczona. No ale mimo wszystko są. Sztywnych deklaracji co do dat nie chcę składać, powiem inaczej, jeżeli dzisiaj by się okazało, że jakiś tam zawodnik, który jest w kręgu naszych zainteresowań, mówi, że tak i zdecydowanie już nie chce ani dłużej czekać, ani w ogóle ewentualnie jakby znajduje nam taką osobę, który jest menadżerem, z którym współpracujemy, to jestem skłonny powiedzieć, że nawet dzisiaj dopełniamy formalności i ten człowiek jest za chwilę i gra. Natomiast takiego kogoś na tą chwilę, żeby z dnia na dzień już mógł móc powiedzieć, że on już praktycznie do nas przychodzi, nie ma. TV Podkarpacie.pl